Kolejną ekspozycją, do zwiedzania której zaprasza Galeria Resursa, jest wystawa malarstwa Katarzyny Nowickiej-Urbańskiej pod tytułem Z perspektywy czasu. Wystawa szczególna, ponieważ pani profesor zabierze nas w taką sentymentalną, szczególną podróż, ponieważ jest to taka wystawa, można powiedzieć, retrospektywna 30 lat pracy twórczej. Zaczyna się obrazami jeszcze dyplomowanymi, a kończy pracami, które powstały w zeszłym roku. Są to kartki z pamiętnika, tak? Czy pamiętnik w obrazach, tak. Na cały ten, można powiedzieć, 30 lat zamknęło się zaledwie 13 prac, ale to nie to, że pani Katarzyna tylko 13 namalowała. Jest to taka reprezentacja jak gdyby różnych okresów twórczych. Autorka jest absolwentką Wydziału Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W latach 1988-1996 była zatrudniona w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta adiunkta. W 1994 roku uzyskała kwalifikację pierwszego stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej malarstwo, a w 2004 roku stopień doktora habilitowanego. Obecnie pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Swoje malarstwo prezentowała na 12 wystawach indywidualnych oraz brała udział w 94 wystawach w kraju i za granicą. Ta mała wystawa, która się mieści w tej galerii, sprawia mi wielką radość, że mogłam obejrzeć przegląd swoich prac właściwie z różnych okresów ważnych w moim życiu, jeśli chodzi o twórczość, takich przełomowych. Zaczyna się ta wystawa dwoma pracami, właściwie połówkami prac tak naprawdę, ponieważ to są części dyptyków. Z tym, że no, ze względu na czas, który minął, te obrazy nie były w najlepszej kondycji, więc zdecydowałam, że pokażę te lepsze części. Niemniej jednak kompozycje są dość czytelne i widać, jakim są charakterze. Wystawa będzie czynna do 25 lutego.